Ostatnie dni dla Marsa, w zasadzie dla badania Marsa, są wyjątkowe. Gdy robię ten film, gdy robię ten materiał, docierają do niego arabska misja Al-Amal i chińska sonda Tianwen-1. A za kilka dni będzie lądował zupełnie wyjątkowy amerykański łazik z helikopterem na pokładzie. Jeśli nie wydarzyło się nic niespodziewanego, pierwsza z trzech dotrze do Marsa należąca do Zjednoczonych Emiratów Arabskich misja Al-Amal. Arabowie nigdy wcześniej nie wybudowali sondy międzyplanetarnej. Oprócz Rosji i Stanów Zjednoczonych oraz ESA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej, do Marsa dotychczas dotarły jeszcze tylko Indie. Al-Amal, co znaczy nadzieja, to sonda wybudowana w Dubaju, choć bardzo pomogli w tym Amerykanie. Celem misji jest przede wszystkim dowiedzenie się, czy potrafimy to zrobić, a jak już jesteśmy na miejscu, to możemy zbadać marsjańską atmosferę. Cel w szerszej perspektywie jest taki, żeby pobrać dane pomocne do odwzorowania dawnego klimatu Marsa. Badania rozpoczną się dopiero w maju tego roku. Sonda nie ma lądownika i będzie znajdowała się na dość wysokiej orbicie planety. Dzień później, bo 10 lutego zgodnie z planem do Marsa ma dotrzeć chińska sonda Tianwen-1. Ona też jest pierwszą międzyplanetarną sondą kraju, w którym powstała, czyli Chin. Ta misja jest dużo bardziej skomplikowana. Za kilka miesięcy z orbitera zostanie wypuszczony łazik i spróbuje on wylądować na powierzchni planety. Chińczycy nie bawią się w detale. Pierwsza misja międzyplanetarna i już lądowanie. Tak jak Arabowie chcą badać atmosferę, pogodę i klimat, tak Chińczycy geologię i morfologię planety. Będą poszukiwali zamarzniętej wody pod powierzchnią gruntu. To tak w największym skrócie. Oczywiście wyniki ich badań także przydadzą się do modelowania klimatu planety, a to bardzo ważne, bo bardzo chcielibyśmy wiedzieć, co kiedyś stało się na Marsie, że tak nam się przynajmniej wydaje w przeszłości. Mars był tak jak Ziemia, na pewno planetą wodną i być może zieloną, a dzisiaj jest wielką pustynią. No i w końcu trzecia misja, 18 lutego, amerykański Perseverance, czyli wytrwałość. Perseverance to bardzo zaawansowany technicznie łazik, o którym mówi się, że jest następcą Curiosity. Zresztą Curiosity wciąż Marsa bada. Perseverance waży tonę i jest wielkości małego samochodu. W rzadkiej marsjańskiej atmosferze lądowanie tak dużego obiektu wcale nie jest proste. NASA wykorzysta tutaj sprawdzoną już wcześniej metodę opuszczania łazika na linach z czegoś, co chyba mogę nazwać dźwigiem z silnikami odrzutowymi. Wieloetapowa procedura lądowania musi się odbyć całkowicie autonomicznie, bo opóźnienie sygnału radiowego pomiędzy Marsem a Ziemią jest na tyle duże, że nadzorowanie tego wszystkiego z centrum kontroli lotów byłoby niemożliwe. Łazik będzie zbierał z różnych miejsc próbki gruntu, ale nie wyśle ich z powrotem na Ziemię, tylko dobrze je zapakuje i zostawi do wzięcia przez misję załogową, która wyląduje w jego okolicy za jakiś czas. Wraz z łazikiem na Marsie znajdzie się eksperymentalne urządzenie MOXIE. Ma ono sprawdzić, czy i w jakich ilościach da się odzyskać tlen z marsjańskiej atmosfery, a ta kluczowa sprawa z punktu widzenia misji załogowych. I nie chodzi tylko o oddychanie ludzi, ale przede wszystkim o to, że statek powrotny potrzebuje tlenu do tego, żeby w silnikach rakietowych możliwa była reakcja spalania. Perseverance, i tego najbardziej chyba nie mogę się doczekać, przyleci pierwszy dron. I to będzie pierwszy przypadek, kiedy w atmosferze obcego globu będzie aktywnie latało coś wykonanego ręką człowieka. Dron w pewnym sensie ma być oczami łazika, ale przede wszystkim jego zadanie to sprawdzenie, czy w ogóle można w tak rzadkiej atmosferze latać i prowadzić badania.
Lista urządzeń naukowych na pokładzie łazika jest imponująca, ma na przykład 23 różnego rodzaju kamery, ale gdyby to wszystko sprowadzić do wspólnego mianownika, celem misji jest sprawdzenie, czy na Marsie kiedykolwiek istniało życie oraz przetestowanie technologii, które mają bezpośredni związek z lądowaniem tam człowieka. Dzisiaj na Marsie działają dwa łaziki, dwa roboty, Curiosity i InSight. InSight to ten, na pokładzie którego było urządzenie do wiercania się czy wkopywania się w marsjański grunt. Jego kluczowe elementy powstały w Polsce. Niestety Kretowi, bo tak nazwaliśmy, czy tak zostało nazwane to urządzenie, nie udało się wkopać w grunt, na którym przyszło mu, bo ten grunt, na którym przyszło mu pracować, miał inną charakterystykę niż zakładano i eksperyment kilka dni temu wyłączono. Więc mamy tam dwa roboty, Curiosity i InSight. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli wszystko się ułoży, za kilka dni będzie działał trzeci, czyli Perseverance. Za kilka miesięcy może wylądować robot chiński, to ten z misji Tianwen-1. A w roku 2022 planowane jest wystrzelenie misji europejsko-rosyjskiej Rosalind Franklin, którą kiedyś nazwano ExoMars Rover. W skład tej misji także wchodzi robot. To by znaczyło, że za jakiś czas na Marsie może równocześnie pracować 5 robotów i jeden dron. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.